Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Life is Strange Before the Storm. Na samym początku przypominam o łapkach w górę, komentarzu Halo? oraz subskrypcji, o tym, że link do Instagrama znajduje się w opisie, a my sobie zobaczymy jeszcze raz tą kascenkę. Ja ją właściwie widzę trzeci raz, bo wcześniej też nagrywałem odcinek, ale nie wiem, jak się tak zacząłem, obejrzałem kascenkę, minęły 3 minuty odcinka i mówię: a pierdolę, to idę się kąpać. I włożyłem z odcinek z poczem. Ja też wiedziałem, że mam save'a tu, no nie? A musiałem, kurczę, się umyć, zrelaksować. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Dobra. Przynajmniej będę miał świeży umysł i będę mógł się skupić bezpośrednio na całym tym. Na Life is Strange. Nie ma co, ale powiem wam szczerze, kąpiel zawsze, za każdym, jak ta woda spływa, to spływają wszystkie moje problemy, kurwa, wraz z tą wodą. Nie wiem, jak to działa, ale kąpiel to jest totalnie OP, kurwa. To totalnie. Dobra, no jest prokuratorem, więc w sumie to zielonego pojęcia nie ma co robić. Czynna napaść, typ kwalifikowany. Treść zarzutów. Po przeprowadzeniu ustnej sprzeczki, Marik złapał za pogrzebacz i uderzył nim poszkodowanego wielokrotnie w głowie, zanim opuścił miejsce zbrodni. Na miejscu odnaleziono należącego do oskarżonego rękawicę i zabezpieczono ją jako materiał dowodowy w sprawie. Zawiadomienie na policję zostało złożone o godzinie 22:21. Na miejscu zbrodni o godzinie 22:38 zjawił się funkcjonariusz policji. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Świadek w sprawie, którego zdecydował się zeznawać anonimowo, wskazał Dimona Marika jako osobę odpowiedzialną za popełnienie przedmiotowego przestępstwa. Chciałem powiedzieć, że to moje pierwsze słowa, a teraz mi się przypomniało, że ja chyba dzisiaj od razu powstałem, nagrywałem odcinek, tak mi się wydaje. Ale ten... już nie pamiętam, ale chyba tak. Na pewno wiem, że w tym czasie nadal siedzę w piżamie i mam se wyjebane i se chilluję w piżamie. Taki dzień... a czasem jest taki dzień, że se chilluję, szczególnie kiedy wstałeś, kurwa, o 16. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Za uczciwe, rzetelność i poświęcenie na rzecz wymiaru sprawiedliwości. No, policja jest, wiecie, jaka najlepsza? Ebana. Graffiti możemy uwalnąć. Ale nie każdy policjant zły. Domka. Po prostu nie lubię policji. Policja jest nielubiana. Z psami mi jakoś nigdy nie po drodze. Blokowane osiągnięcie Drunk Drawer. More sherry. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Nie, może tam zajrzyjmy. Sheldon. A może nie. Po co? Czekajcie, też sobie, żeby tutaj kontrolować zużycie procesora. Ja sobie lubię patrzeć na statystyki. Mogę wam powiedzieć. Tak. Procesor gra... było nie pić gazowanego. James has a file on Frank. I'd love to. CPU 16%, pamięć 6,5 RAM zużyte, dysk 3%, 1%, procesor graficzny 45%. Czyli karta. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Los Angeles, no to chyba faktycznie średnio. Średnio tam między ze śniegiem. It's the big one.
No dobra, to co? Bo musimy sprawdzić komputera. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Od SG Earhart do James Rambert. Temat wystarczy, wystarczy, James. Gdy powiedziałeś w parku, że nie pozwolisz mi stać się ponownie częścią życia Rachel, byłam zła, ale zrozumiałem twoje motywy. Chciałeś ją chronić, jak zrobiłby to każdy ojciec. Rodzic. Ale kiedy wysłałeś tego Zbira, by przemówił mi do rozsądku, groził mi, przelała się czarna gorycz. Twój kompas moralny zaczyna szwankować. Czy tak zachowuje się prokurator? Co by powiedzieli twoje wyborcy? Mam prawo spotkać się z córką, rozmawiałem z prawnikiem i to potwierdza. Bardzo liczy się jednak co innego. Rachel ma prawo wiedzieć, kto jest jej matką, znać prawdę. Zrób to, co uważasz za słuszne. Kurwa, czyli... Ej, czyli w skrócie właściwie to... To zostaliśmy dźgnięci tylko przez to, że ten chłop właściwie wynajął tego chłopa i dzięki temu ten bandzior się zaczął interesować tego, czy nie. No nie, może w sumie z kasy, bo jesteśmy winni. Może ciężko powiedzieć. Rozumiem, że gra sobie dała dwa motywiki, żeby w razie czego i tak byśmy byli dźgnięci. Pewnie coś takiego, tak patrząc tego, ale no dobra. Nadal czuję, że to wszystko jest moja wina. I to ja podjąłem takie decyzje, że tak się stało. Ciekawe, czy na końcu będzie wybór. To było zajebiste. No ale pewnie nie będzie z tego względu, że no znamy już finał jedynki po prostu, więc... Ki. I should check the computer or some of those files laying around. More Sherry. Klucz? To może nie tutaj, może trzeba wyjść teraz. Bo wątpię, żeby... Spójrz, użyj, spójrz. No, po... Wydaje mi się, że... musimy stąd wyjść, bo tu już wszystko przebadaliśmy. Ale najwidoczniej się jednak myliłem. No dobra, stop. Dowiedz się, gdzie jest Sera. No dobra, dowiem się tylko otwierając, rozumiem, tą szufladę, a ta szuflada potrzebuje klucza. Tak, tylko... Tylko jak klucz? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to James sure keeps lots of files on people. Sherry, Sherry, lady, up to emotion. Nie, nie mam pojęcia, jak brzmi ta muzyka. No kurczę blaszkę, no. Dobra, po kolei, no. Wszystko będziemy od nowa. Dobra, tam nie muszę patrzeć, tak, na raport policyjny, no ale... Śnieżna kula, spójrz. It can rain ash. I guess it could snow in LA. Ach, ta Franka. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. No kłócać nie mogę. Twórcy skoku też nie dodali, więc. No jedyne co mogę, to tak myszką szukać tu. Nawet... No właśnie, kurwa, też chciałbym wiedzieć. Pamiętam, raz był taki motyw w Life is Strange 1, gdzie strasznie dzisiaj dużo przykinam, przepraszam widzowie. Jak się jakoś emocjonuję. Uda już północ. A miałem i spać.
mi spać dzisiaj wcześniej, bo wczoraj siedziałem do 6 rano i naprawiałem. Było naprawiane pod dywanem. I naprawiałem, słuchajcie, program do montażu. I się, słuchajcie, nie udało naprawić. Natomiast stałem dzisiaj, jakoś magicznie się naprawiło. W sensie coś tam kliknąłem dwa razy, puch, pych i jest. I teraz trzeba to wyrenderować, zmontować, w sensie jeszcze przepatrzeć, zrenderować, wrzucić, no i znowu pójdę spać o 6 pewnie, niestety. A taki miałem chillowy dzień, mówię, no wstaję, to co, przysiedzę sobie cały dzień w piżamie i od razu się kładę spać i jela. No dobra, no, nie wiem, nie wiem. No nie wiem. A ta gra jest oszukańcza. Ale wam kopo sprzedałem, przepraszam. Ale głupie, by the way. Dzięki za odwiedziny, Chloe. Drużę, czy ci powodzenia. Dzięki wzajemnie. Chloe. Ta. Jesteś silniejsza niż to wszystko i wszyscy. Mam nadzieję. Mamy też wpis w dzienniku. Czytamy? No, przeczytam, to jest jeden pis. Sądzę, że nikt nie wie, co czuję do drugiej osoby. A to już było. Ja to czytałem w poprzednim odcinku. No dobra, otwieramy w zamkniętym gabinecie, zamkniętą szufladę. Musi być co podwójnie mega important. Welcome to Shadyville. James's stamp collection. Oh, it's saving. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Yes, Nanny. Właśnie, to jest bez sensu, że my mamy jakby napisane, kto do nas pisze, no bo to nie jest tak, że jak na Messengerze, no nie? Jeśli kiedyś dostawałeś SMS, to miałeś numer. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pisze SMS. Czytajmy. Powiedziano mi, że możesz się zająć moim problemem. Od ja, do nieznany. Przekraczamy granicę, co? Pogadajmy, zadzwonię dziś wieczorem, znalazłem laskę, której szuka, zadzwonię na kwadrans. Więc... Nie robię tego z dobroci serca. Zrób to, co ci prosiłem. Nie mogę, możesz gadać z twoją laską. Nie z własnej gaduła. Dobra, więc będziemy potrzebować więcej ludzi. Nie robi krzywdy. Luzuj, zajął się tym mój najlepszy człowiek. Jak na twoja córka. Ona zaatakowała mnie pierwsza. Powinieneś nauczyć ją do dobrych manier. A to jest dzisiaj, tak? No ta, no dzisiaj. Nie rób jej krzywdy. Taki SMS w ogóle. Ty, a to było wczoraj. Okej. Nic chyba już nie chcesz mojej pomocy. Okej. James is working with no. Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Jej stary napuścił tego chłopa. Pewnie też, żeby najpierw nastraszyli Sarę, ale pewnie też, żeby naszą córkę strzymali z daleka od tej Sary, dlatego pewnie chłop się zjawił. To proces, zrobić co mówię, albo twój mały problem zamienić w duży problem. Zająłeś się dowodem, czy nie? Pewka. Shit. What do I say? Dowodem.
Ty pierwszy. Wiem, że to dla ciebie nowość, więc ci odpuszczę. Nie pogrywaj ze mną. Udowodnij, że masz przy sobie dowód. Hope Kurwa. James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. No nic, jak trzeba się poświęcić, to trzeba. Dowód. Akta Franka może. James has a file on no, Frank. Jednak nie. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Arcadia Bay's least wanted. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging no, around no, the no. office. Nie, to może se poszukamy. Spokojnie, mamy czas chyba. A tu jest ten chłop? Jest ten chłop, co nam gadał z samego początku. Spokój, ziomuś. Achta Franka, no to nie mogę zobaczyć. Achta Shildona. Sheldon. Nie możemy poszukać po prostu w tych aktach. Kurde, gra powinna nam dać możliwość pójścia na skróty. James sure keeps lots of files on people. Czy nie tu? Tu Sherry, to nie. Tu nie. To co? Pro tip. When digging for secrets, looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. No to nie wiem, no to jakieś pomysły? Gra mi powiedziała, że mogę poszukać, więc w teorii pewnie mogę poszukać, natomiast no tu nie, tu nie, tu też nie, to też nie, tu nie, na kompie nic nie ma, tu nie mogę tych akt, tu śnieżna kula to raczej nie pomoże. Chyba że? No nie. Ale pojawia się mała podpowiedź w lewym, w prawym dolnym. Przejrzyj komórkę. Może mogę znaleźć tutaj. Przeanalizować to jeszcze raz. Powiedziano mi, że możesz zająć się przekraczaniem granicy. Co? Pogadajmy. Co to jest? Znalazłeś laskę, którą szukasz? Zadzwonię na kwadrat. Więc nie robię tego z dobroci. Zrób to, co cię prosiłem. Nie mogę. Wiesz, gadałem z twoim laską. Nie są jej gaduła. Dobra jest. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Nie robię krzywdy, wyluzowałem się. Jeden co to ona. To proste, zrobisz samo, albo twój mały problem zamieni się w duży problem. Stajesz się dowodem czy nie, ty pierwszy. Wiem, że to dla ciebie nowość, więc ci odpuszczę, nie powiem, udowodnij, że masz przy sobie dowód. Łuski, nóż. Rękawiczki. Rękawiczki. No dobra. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. A może to nie jest najlepszy pomysł i nie powinniśmy tego robić? Parę rękawiczki, listy? Ty poczekaj, jakie kurwa listy? Sarah sent all these letters. James never gave them to Rachel. O. That's so messed up. Moja Rachel, mam na imię Sarah i jestem twoją biologiczną matką. Powinnaś wiedzieć, że porzucenie cię było największym błędem w moim życiu. W przeszłości mierzyłem się z pewnymi problemami. Ten problem odebrał mi wszystko łącznie z tobą. Nadało mi się jednak rozwiązać i chcę być na nowo częścią twojego życia. Wiem, że na to nie zasługuję, ale chciałabym, byś dała mi szansę na naprawę błędów. Przemyśl to sobie na spokojnie. Jeśli chcesz mnie o coś spytasz, pisz śmiało. Twoja odpowiedź oznaczałaby dla mnie bardzo wiele.
Wiesz, że bardzo cię kocham i wyczekuję z niecierpliwością naszego spotkania. Kocham cię, Sera. Najdroższa Rachel, mam nadzieję, że nie masz mi za zło, że znów do ciebie piszę. Nie dostałem jeszcze od ciebie odpowiedzi i zrozum kryjące się za tym powody, ale czuję, że mam tyle do nadrobienia. Nie pamiętam wielu wydarzeń z mojego życia, to konsekwencje moich wyborów. Tyle straciłam, ale nie straciłem ciebie. Pamiętam cię jak dziś. Zmarszczki na twoim nosie, głębie twoich oczu, znajomy uśmiech, który sprawił, że wydawałeś się, iż znałaś już cały świat jego prawidła? Czy wołuję te wspomnienia tak łatwo, jakbym rozglądała się im w słoneczny letni dzień? Tak się bałam. Bałam się, że będę dla ciebie złą matką, że zniszczę ci życie tak samo, jak zniszczyłam własne. Teraz rozumiem, że moja obawa mnie zgubiła. Gorsze od bycia złą matką jest nigdy nie wiedzieć, jaką matką mogłabym być dla ciebie. Tak mi przykro, jeśli możesz mi wybaczyć, zacznijmy wszystko od początku. Pragnę tylko z całego serca. Pragnę tylko z całego serca, kocham cię. Kurwa, dużo tego jest? In this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Moja przepiękna Rachel, przeczytałem gdzieś, że nigdy nie możesz wejść dwa razy do tej samej rzeki, bowiem ta porusza się i nie jest już tą samą rzeką. Jest czymś nowym. Czy wiesz, że to prawda? Usiłuję wyobrazić sobie ciebie czytającą moje listy. Ciekawi mnie twoja reakcja na wyznanie tajemniczej matki. Nie winię cię za to, że mi nie odpisujesz. Napiszesz do mnie, gdy będziesz gotowa. Przypuszczam, że twojemu tacie niezbyt się podoba, że do ciebie pisze. Nie szkodzi. Po prostu się o ciebie troszczy. Postąpiłabym na jego miejscu tak samo. Twój ojciec jest ciepłą, współczującą osobą w tym problemie. Nie byłam dla niego odpowiednią partnerką i nie mogłam zapewnić mu tego, co on chciał zapewnić tobie. Wiedziałem to nawet wtedy, gdy sam jeszcze tego nie rozumiał. Wiem, że nigdy nie będę mieć takich relacji, jakie miałybyśmy kiedy... Miałybyśmy kiedyś, ale żywię nadzieję, że możemy stworzyć razem nowe. Marzę o tym z całym sił. Kocham cię, Sera. No i ostatni. Jamesie. Rozumiem, że nie chcesz, abym rozmawiała z Rachel, ale czy ta decyzja nie należy do niej? Wszystkie starania, które podjęłam przez ostatni rok, miały na celu udowodnić ci, że jestem gotowa wrócić do życia, Rachel. Byłam na odwyku, nie biorę prochów, nie potrzebuję pieniędzy ani osoby, która musi mnie pilnować. Wiem, że mogę pozytywnie wpłynąć na życie Rachel. Jadę do Arcadia Bay. Mam nadzieję, że chociaż ze mną porozmawiasz, byś zobaczył, jak bardzo się zmieniłam. Jeśli żywisz do mnie choć odrobinę dawnego uczucia, daj mi szansę udowodnić, że możemy nadrobić stracony czas. Byłeś miłością mojego życia. Błagam, nie odbieraj mi szansy na spotkanie z córką. A tu jeszcze coś jest. Kurwa, przed chwilą nie było. Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Jeszcze raz. Prawo rodzinne, nakaz zaprzestrzeniania. Szanowny panie Amber, reprezentuję moją klientkę Sarę, prawowitą matkę Rachel Amber. Powódkę w sprawie o przyznanie częściowej opieki nad Rachel Amber, jej pierwotną córką. Proszę pamiętać, że prawo stanu Oregona wymaga do opiekunów prawnych osób małoletnich dobrej wiary, to znaczy odpowiedzi na wszelką petycję i wnioski prawne składane przez rodziców pragnących ustalić na nowo opiekę nad dziećmi. W imieniu mojej klientki proszę, by przestał pan podejmować działania niezgodne z prawem, to znaczy odmawia spotkania Sary Gere ze swoją córką pomimo jej usilnych wcześniejszych prób. Począwszy od dnia dzisiejszego, każda odmowa kontaktu mojej klienty z córką będzie skutkować wytoczeniem powództwa z artykułu 42.4b kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten list jest ostatnim listem zmierzającym do porównego rozwiązania sporu z wyrażami szacunku. Nie wiem, nam to wisi, ale... Unieważniony James Amber, ale płacić w imieniu, w sensie 3000, w sensie, nie rozumiem. To zacznę, komu czesne, co? Już nic nie ogadę. Poczekajcie jeszcze raz. Sarah, so this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Czyli Sera płaciła Jamesowi za coś. O kurwa. Okej. Okay. Dobra, mamy rękawiczki.
Ten general to mam je spalić. No dlatego nie chcę spalać rękawiczki. Może znajdziemy inną rękawiczkę do spalenia. Kurde. Ma innej opcji? Buter. Ale kwas. No dobra, no to chyba nie ma innej drogi, powiedzmy. Drewniany kos? No, to jest kurwa nierozsądne. Nie powinniśmy w ogóle tego robić, tak szczerze. Szybko, szybko. Zdjęcie i powinniśmy to zgasić, tak szczerze. Po co my to w ogóle robimy, by the way? Uff. Better not touch that again. Nie wiem, jakieś kluzy ramy mam wyjebane. Zajesz się tym, to dobrze, więc skoro niszczysz dowody, to równie dobrze możesz mi powiedzieć, który z moich ludzi był kretem? Wystarczy. Jona jest koniec gierek. Wybacz szefuniu, ale chyba zrobisz to, o co prosiłem. Powiedz mi, kto nie sprzedał, albo zostawić jest z tym problemem już samego. No, wiedziałem, że to się tak skończy. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I Kurwa. Should search around the office to see if there's any info to help me out. Nie wiem, nie chcę tego robić. Sprzedawać kapusie? Chociaż to... Ta kurwa uczynek obywatelski teraz. A sprzedawać kapusza, który nakapował na chłopa, który zranił naszą dziewczynę, którego nienawidzimy. Nie, to się nie wiąże. Gotuj obiad, o której będziesz w domu. Nie czekaj na mnie, kochani, nie spędzimy wystarczająco dużo czasu. Jeśli Rekcze chce do nas dołączyć, mamo, nie wrócę dzisiaj na noc. Wszystko gra, ta wszystko gra. Dobrze, kocham cię, też cię kocham. No dobra, to co? Kogo oskarżamy? Okej. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Szczerze, mam to gdzieś kompletnie. Frank? No nie sprzedamy Franka. Sheldon? Thunder? Thunder był spoko. Handlarz? Handlarz to był feud. Ten drugi to też był feud chyba. Już nie pamiętam. Sheldon. Sheldon. Nie kojarzę Sheldona. Pójdź. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? A to jest ten, co nie chciał nas przepuścić i chciał nakopać. No to chyba on jest, ewidentnie. Kurwa, że mam się spotkać? Fuck. Ile? Dokładnie tyle, ile ukradły mi twoje pachołki. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Czy mogę wyjść wreszcie z tego pokoju? Czy nadal moje pole operacyjne jest tylko w tym roomie? O ja pierchruper, naprawdę. Do wody. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's got Arcadia Bay's least wanted. Śmieszna kula. Znaczy w śmiesznej kuli nie będzie pitosu, ale. I guess it could snow in LA. Może podnosisz śnieżną kulę i aktywuje się przycisk. Ale to była pojebana akcja. Ach, ta Franka. I've been learning a hell of a lot about Frank lately. Uży.
I wonder if this has anything to do with Damon's stash. No, zbadaj, zbadaj. Klasyczny motyw? Nie. Chciałem, że otwiera się wszystko, wiecie. Tajemnicze przejście do pokoju. Ale by było kiedyś mi to zajebiście, takie tajemnicze przejście do pokoju, to jest chuj. Holy shit. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Może byśmy sobie wzięli to siano i chuj. Dobra robota, oto i twoja panna. Fuck, that's Sarah. Kurwa, to przecież Sara jest w tartaku, co on jej zrobił. What is he doing to her? A czym ty robisz zdjęcie, kurwa, kalkulatorem? Chłopca nie umie... Wypuść się. Masz Pietra, co naprawdę jesteś tu, tym nowym? Może zastanowię się jej ciało, może zostawię jej ciało pod twoim domem. Przynieś force, to wtedy pogadamy. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. No, to może zadzwońmy na policję. Fuck. I need to get there fast. Chyba to... Kto to był? Elliot? Hey! Elliot? What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? I can't really talk about it. Rachel needs my help. I'm sure she does. I'm more concerned about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me? You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. Wiecie, o co się martwię i tak muszę na chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważna kwestia. Jest to postać poboczna i zdaję sobie sprawę, że ona może zginąć i nic to za bardzo nie zmieni. Dlatego nie chcę mu mówić o tym wszystkim, bo on pójdzie ze mną i całkiem możliwe, że zginie. Pytanie, czy powinienem grać tak, jak mówi, jak teraz myślę o grze, czy powinienem faktycznie grać tak, jak byłbym Rachel. Nie Rachel, Chloe. Więc... nie wiem, mam w podświadomości, że pewnie ten Elliot zginie, ale to chyba go bierzemy na chcę, co? Elliot, just... że... take a step back. No! You need to listen to me. Chyba nie będę zwracał, że to... uwagi, że to jest... you don't know what you're talking about. Gra i... tak jakby to się działo naprawdę. What happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. No bo to akurat. And you get expelled. Ciekawe, żeby mnie. Ty, jakbym wziął widzenie na siebie, to bym nadal ucie. Kurwa, dziwne to. Może faktycznie ta gra jest na tyle tak rozbudowana, że takie. Oj. To była moja decyzja. Broniła mnie.
Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? God, look. I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot. I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. Dostałem hasło. You in that hospital today. If that ever happened. Z dealerami i tak się woziłem wcześniej, raczej to jest koks. Doceniam troskę, ale wypierdalaj teraz i mnie nie wkurwaj. I hear you. I appreciate the concern. My dupce i mnie nie denerwuj. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? Mm-hmm. It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. O kurwa. To spierdalamy, co? Look, I'm sorry, but I really need to go. Ojojoj, Elliot. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Elliot, nie dobrze jest. Dzwoń po pomoc. Spróbujmy go jeszcze uspokoić. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Ewakuacja. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Kurde. Who was there? Adaksja. When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. O kurwa. All right, Elliot. You want to talk so bad? Co się, że Elliot zginie albo coś? What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're the one who's keeping me here. At the Arcadia Bay DA James Amber. Ay, ay, ay. You're acting strange. What's going on? Co, sama się zdenerwowałem. Nothing. I... Przecież, że... Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you. You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No, you idiot. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Dobra, udało się. Myślę, że przez to Elliot zginie i się wkurzyłem.
Nie mogliśmy tak od razu? Właśnie. No dobra, moi drodzy, to jest w ogóle save, czyli wydaje mi się, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Zresztą dwie strony nawet, kurczę, molek. Tutaj minęło kilka sekund, minęło 30-40 minut w realu. Pewnie tyle samo w grze, mamy dwie strony w dzienniku. No dobra, to przeczytajmy. Zaczynam myśleć, że kłamstwo jest zaraźliwe. Jedno prowadzi do drugiego i zanim się obejrzysz, wybucha wielka epidemia kłamstw. Najlepszym przykładem jest tata Rachel. Pamiętasz, gdy powiedziałem ci o tym, jak okłamywał Rachel, ale potem prawda o Sarze i tak wyszła na jaw? No właśnie, biuro Jamesa było pełne zabezpieczeń, więc od razu skumałem, że kryje jakieś tajemnice. Włamałem się do biurka i odkryłem całą jaskinię kłamstw. Znalazłem list Sary do Rachel, który James nigdy jej nie pokazywał, ani o nich nie wspominał. Ta historia o czekach, które wysyłał do Sary, to bzdura. Odsyła je za każdym razem. Na domiar tego ten kłamliwy dupek współpracował z jebanym Merrickiem. Musiałem udawać Jamesa, to było pojebane. Spaliłem dowody w sprawie, a zatem powinienem spalić też dziennik. Podkablowałem tego podejrzanego typka, który sapał do mnie podczas występu Firewalk. Niech ma za swoje. Znalazłam w końcu kasę Jamesa, którą ten miał przekazać Demonowi. Zdaje się, że chciał nią zapłacić za wyrządzone Sarze krzywdy. Czemu ludzie są tacy pojebani? Chciałabym móc zapomnieć o tym, co dzisiaj odkryłam. Pewnie, bo wiem już, gdzie jest Sera. Zamierzam ją uratować i nikt mnie od tego nie odwiedzie. Chloe, królowa kłamczuchów. Nasz wiersze typu niektórzy mówią, że świat pochłonie ogień, a inni, że lód. I zawsze w tych wierszach pożądanie jest ogniem, a nienawiść lodem? Nie znam. Ostatnio spotkałem nie mieszankę lodu i ognia. Elliot pokazał pole ze mną do domu Rachel, śledził mnie lub starał się obadać, co planuję razem z Rachel. Tak czy siak, to co teraz robię, stanowczo mu się nie podoba. Nie przypuszczałem, że Elliot jest jakimś wirusem, nienawidzi Rachel z całego serca. W pewnym momencie nie chciałem mu dać wyjść, dopóki nie chciał mi dać wyjść, dopóki nie dostrzegę jej prawdziwego oblicza. Zaczął tryb psychola. Nieźle się wystraszyłam, ale nie miałem czasu na te bzdury, więc wpadła na pomysł, że zadzwonił króratkiem na policję, jak nie będzie patrzył. No i zjebałam. Elliot mnie nakrył i wściekł się jeszcze bardziej. Osączył mnie, rozwaliłem okno i włączyłem alarm. To wystarczyło, żeby pozbyć się go w ekspresowym tempie. Prawda jest taka, że trochę mi go żal. Popełnił błąd, że uczynił sobie ze mnie obieg westchnień. Ale mam teraz w głowie o wiele ważniejsze sprawy. Crow i pogrom czynić wirusów. Moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam łapkę w górę o komentarzach oraz o subskrypcji tego kanału, o tym, że możecie wejść na Instagrama, link macie w opisie. Do zobaczenia. Widzimy się jutro o godzinie 16. Bo odcinki są codziennie około 16. A jutro się widzimy. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.